Siemanko, witam Was w kolejnym materiale. Mamy godzinę 11, jest 11 listopada. Ja jadę teraz na trening. Dzisiaj będzie ostatni trening ciężkich przysiadów przed testowaniem maksów. W planach 185, dwie serie dwójek i do tego kilka ćwiczeń akcesoryjnych. No i cóż, widzimy się na treningu. Postanowiłem, że zamiast muzyki nagram Wam voice-over szybki do mojego treningu. Otóż dzisiaj, tak jak mówiłem wcześniej, były ostatnie ciężkie siady. Dwie serie dwójek na 185 kg. Ogólnie był taki ruch na siłowni, w sensie tyle ludzi, że no wszędzie na strefie trybowej było pozajmowane. Więc no znalazłem takie strajki, jakie widzicie niestety. I no było ciężko dzisiaj, ale też nie brałem przed treningówki, wypiłem tylko pół monsterka, więc biorąc to pod uwagę, jest ok. No i tak jak pewnie przeczytaliście w tytule, jakiś gość mi zasłonił przysiady, gdy biłem rekord. Ogólnie to było bardzo dziwne, bo ja sobie wchodzę pod przysiady 165 kg, ubieram się, wrzucanie, podchodzę do sztangi, a ziomek wbija i chce się podciągać. Ja tak mówię, że no zajęty tu jest, nie? No to mówię, ok, podsunął się, no i stanął mi na środku kadru, więc no super. Na szczęście drugą serię nagrałem z boku i o dziwo nikt nie przychodził. Ja odczuwałem, że było to ciężko na nagraniu, widać, że nie jest jeszcze źle. Już za tydzień już będą tylko lekkie siady i za tydzień pod koniec tygodnia będę testował maksy. A i taki mały tip ode mnie, w sumie to co się nauczyłem jeszcze jak dźwigałem ciężary. Otóż gdy ktoś podchodzi na przykład do podejścia, które ma na przykład ciężkie ciągi, ciężkie przysiady, nie wiem, jakieś tam rwanie, podrzut, to jak ja trenowałem, to była taka zasada, że się nie przychodzi naprzeciwko niej wtedy, bo to może rozpraszać, tylko po prostu się czeka, albo się przychodzi gdzieś tam za nią, żeby nie przeszkadzać. I no dużo osób tego na siłowni tak jakby nie robi, a to naprawdę może rozpraszać. Ty na przykład masz, nie wiem, 160 kg na plecach, próbujesz się skupić, a ktoś ci przychodzi przed nosem. To jest takie no niezbyt fajne, więc no nie róbcie tak. Kolejnym ćwiczeniem były split squaty. No to tu nie będę dużo mówił, to po prostu mam ich mobilizować biodrowo-lędźwiowy. Pewnie już to wspomniałem wiele razy. Później kolejnych dwóch ćwiczeń nie nagrałem, więc wrzucę Wam z zeszłego tygodnia. Ale to był standardzik, ja planu nie zmieniałem, więc tak, były negatywy z żurawia. Był grzbiecik. Ogólnie grzbiecik sobie fajnie progresuje. Dokładam po 2-4 kilo co jakiś czas. I zaczynam sobie od 10 powtórzeń, dochodzę do 15, 4 serie i zwiększam wtedy ciężar. I ogólnie ten mój grzbiet troszeczkę wzmocnił, wydaje mi się. A więc mam nadzieję, że będzie to miało przełożenie na martwy ciąg, żebym nie puszczał tych pleców oraz w przysiadzie, żeby ta stabilność też była lepsza. No i zobaczymy za tydzień, jak pójdzie maksowanie. Jeszcze w tym tygodniu będę miał dwa mocne wyciskania, ciągów już nie będę robił w ogóle. I cóż, no fajnie jakby wszystkim się udało jakiś rekordzik pobić i zrobić jakiś przyzwoity wynik. No i cóż, no i tyle, no co będę więcej mówić. I dzisiejszy obiad tutaj, kasza bulgur, taka mieszanka mała. Indyk, do tego pieczarki i czosnek, na to jakieś sosiki. No i tutaj mamy jeszcze szpinak, sałatę, paprykę, co tam jeszcze, awokado, ogórek i sok z cytryny. No a do tego biochemia. I taki szybki tip ode mnie. Otóż wiele osób myśli, że gdy będzie jeść mało, to schudnie, gdy będzie jeść dużo, to przytyje. I po części jest to prawda, jednakże to, co się też liczy, to tak jakby objętość tych posiłków i gęstość kaloryczna. Przykładowo, ten posiłek, co Wam pokazałem, ma około 700 kilokalorii. Jest tam sporo warzyw, jest mięso, jest sporo białka, około 40 gram. I taki posiłek, tak jak mówiłem, ma 700 kalorii, czyli tyle mniej więcej co dwa pączki. I porównajcie sobie dwa pączki do tego i wyobraźcie sobie, jak bardzo będziecie najedzeni. Po dwóch pączkach ja osobiście nie byłbym w ogóle najedzony, natomiast po takim posiłku będzie mnie to trzymać prawdopodobnie 3-4 godziny. Więc to nie zawsze będzie znaczyć to, iż gdy będziecie jeść mało, to będziecie chudnąć, gdy będziecie jeść dużo, to będziecie tyć. Tylko bardziej chodzi ogólnie o kilokalorie, bo możecie jeść przykładowo 2000 kilokalorii i być najedzeni, a możecie jeść 3500 i nie być najedzeni. No, także szybki tip. Kulisy Instagrama. Jeśli jeszcze nie obserwujecie, no to tu Wam gdzieś wrzucę link, no bo to oczywiście no, musicie obserwować, nie ma innego wyjścia. No, ja tu mam taki posiłeczek, jak Wam mówiłem,
Teraz będę jadł, później zobaczymy. Maciek, co się stało? Zjadłem papryczkę. Jak? Taką mało pikantną i jest mocna. Bardzo? No, bardzo. Nie. No, to jest ta sama co jadłem, także no, nie kumałem. A, wy pewnie nie wiecie, bo jeśli nie widzieliście, to było w poprzednim vlogu. No, to był błąd. Także odsyłam tutaj albo tutaj. One thing about music, when it hits you, feel no pain. And I swear I got that shit that make these bitches go insane. So they tell me that they love me, I know better than that. It's just game, it's just what comes with the fame. And I'm ready for that, I'm just saying. But I really can't complain. Everything is kosher. No i cóż, mamy kolejny dzień. I wydaje mi się, że to będzie na tyle w tym materiale, ponieważ on już trwa pewnie około 8-7 minut. Więc nie chcę też, żeby był za długi. Także standardowo, jeśli materiał się podobał, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. My natomiast widzimy się w kolejnym materiale, prawdopodobnie w niedzielę. Znaczy no, praktycznie na 100% w niedzielę. No, także miłego dnia, pozdro.